Jakiś czas temu robiłem dla Was testy ze Smart Access Memory i mówiłem Wam wtedy, że aby tą opcję można było włączyć, potrzebujecie Ryzena z serii 5000, płyty z chipsetem X500 i karty graficznej RX 6000. Trzeba by na pewno. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jak już pewnie wiecie, podczas premiery nowych kart graficznych RX 6000 i procesorów Ryzen 5000 AMD zapowiedziało, że dostępna będzie funkcja Smart Access Memory. Polega to na tym, że procesor ma pełen dostęp do pamięci VRAM na karcie graficznej, co później przekłada się na wzrost wydajności w grach od kilku do kilkunastu procent. Ja to dla Was sprawdziłem i faktycznie tak było. W niektórych grach przyrosty były marginalne, poniżej 1%, ale były też takie jak chociażby Assassin's Valhalla, gdzie ten przyrost wynosił nawet 15%. Natomiast wtedy, jak sami pamiętacie, powiedziałem, że potrzebna będzie nie tylko karta z serii RX 6000, ale również procesor 5000, Ryzen 5000 i płyta z chipsetem X500. Otóż okazuje się, że ta funkcja działa także na procesorach Intel i to czwartej generacji. Natomiast cały czas wymagana jest do tego karta graficzna z serii RX 6000. Nie działa to na kartach Nvidia, przynajmniej na razie, ale coś takiego ma się pojawić wraz z update'em sterowników. Z tego co się orientuję, na chwilę obecną tylko firma Asus i ASRock udostępniły BIOSy na płytach Z490 ze wsparciem dla Smart Access Memory. Po wgraniu takiego BIOSu wystarczy w odpowiedniej zakładce włączyć Resize Bar. Następnie zapisać zmiany i sprawa załatwiona. Także teraz zapraszam Was już na testy. Te wykonałem w kilku grach w rozdzielczości 1440p na karcie graficznej Aorus Master RX 6800 XT. Pozostałą platformę za chwilkę zobaczycie w postaci przebitki. Zobaczymy, ile faktycznie możemy ugrać w połączeniu karty AMD z procesorem Intel. Zaczniemy od Assassin's Valhalla. Po włączeniu SAM zyskujemy niebagatela 15% wzrostu wydajności, obok czego nie można przejść obojętnie. W Horizon Zero Dawn różnice są marginalne, w okolicach 2%, niewiele, ale zawsze coś. Kolejny tytuł to Red Dead Redemption 2. Po włączeniu Smart Access Memory notujemy przyrost na poziomie 3,5%, również bez szału. Inaczej sytuacja wygląda w Shadow of the Tomb Raider. Tutaj różnica jest zauważalna i wynosi 8%. W Godfall także możemy zyskać na wydajności po włączeniu tej funkcji, tym razem o 6%. Całkiem spore różnice, bo na poziomie 5% notujemy w Cyberpunku 2077. I na koniec testów Borderlands 3, tutaj włączenie SAM skutkuje 7% wzrostem wydajności. Jak widzieliście działa, przyrosty w grach od kilku do kilkunastu procent. Oczywiście będą tytuły, w których po włączeniu tej opcji wzrostu wydajności nie odnotujecie. Co nie zmienia faktu, że jeżeli posiadacie płytę główną, w której producent udostępnił najnowszy BIOS ze wsparciem dla funkcji Smart Access Memory, no to warto z tego skorzystać. Ja akurat robiłem testy na płycie ROG Z490 Maximus Formula 12, aczkolwiek z tego co wiem, na wszystkich płytach Asusa, nie tylko z chipsetem Z490, ale również B460, ta opcja, czyli Resize Bar, jest dostępna po aktualizacji do najnowszego BIOSu. Także musicie wejść na stronę producenta i zobaczyć, czy taki BIOS już się pojawił. Z tego co sprawdzałem, to jeszcze nie na wszystkich płytach ASRocka te BIOSy są dostępne, no ale miejmy nadzieję, że i ASRock, jak i również pozostali producenci tą opcję niedługo dodadzą. Zerknijcie jeszcze, jak wygląda porównanie procentowe wzrostu wydajności na platformie Intela versus AMD. Jak widać, wypada to bardzo podobnie. W niektórych grach dokładnie takie same zyski wydajności. W dwóch lepiej wypadło to około 2% na platformie AMD, no i w jednej lepiej na platformie Intela. Mam nadzieję, że ta opcja niedługo będzie dostępna także na kartach Nvidia, bo jak widać za darmo, dosłownie za darmo, możemy mieć całkiem niezły wzrost wydajności. Pozostaje też czekać na to, co zrobią producenci płyt głównych ze starszymi podstawkami Intela. Przypomnę, tutaj to powinno działać od czwartej generacji procesorów Intel. No i co zrobi AMD na podstawkach, czy też na chipsetach B450 i X470, bo jak widać wcale nie jest do tego wymagany procesor z serii Ryzen 5000. Na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.